Cześć, witajcie! Sierpień to zdecydowanie miesiąc, w którym rozpoczynamy przygotowania do zimy, czyli zabieramy się za przetwory. Po ogórkach, które na pewno szykujemy na milion różnych sposobów w te nasze słoiki, nadszedł czas na pomidory. Chciałabym Wam pokazać przepis, który mam od swojej babci i moim zdaniem jest to najlepszy sposób, aby zamknąć w słoikach smak letnich pomidorów. Są one idealne na kanapki, do śniadania, do kolacji. Galaretka, w której się znajdują, sprawia, że zachowują one kształt i smak. Przepis jest bardzo prosty i tak w zasadzie to największą część pracy pochłania przyszykowanie pomidorów, czyli obranie ich ze skórki i wyciągnięcie szypułek. Ja tutaj w koszyczku mam miks różnych odmian. To są wszystkie odmiany, jakie mam w tunelu, po prostu pomieszane ze sobą. Wcześniej dokładnie myję i wyparzam słoiki. Ja używam takich słoików mniejszych, nie takich tych dużych, co są do ogórków, tylko takich mniejszych, w których na przykład możemy zakupić konserwową paprykę. Pierwszy krok jest to przygotowanie pomidorów. Ja pomidory obieram ze skórki. Można ten krok pominąć, jeśli komuś na przykład później ta skórka w tych przetworach nie przeszkadza. Najłatwiej i najszybciej zrobić to poprzez umieszczenie pomidorów na przykład w garnku czy w jakiejś misce, zalaniu ich wrzątkiem, potrzymaniu chwilę w tym wrzątku, a następnie przepłukaniu zimną wodą. Po chwili we wrzątku pomidorką już ładnie tutaj skórka sama odchodzi. W międzyczasie szykuję zalewę w ilości na litr wody. Litr wody zaczynam podgrzewać i dodaję do niego 4 łyżki octu 10%. Następnie 2 łyżki cukru. I 1 łyżka soli. Wszystko dokładnie mieszamy, zagotowujemy i zostawiamy do wystygnięcia. Obrane ze skórki pomidory kroję w ósemki i umieszczam w słoikach dosyć ciasno. Następnie przygotowuję sobie cebulę, którą kroję w takie większe kawałki, tak jak to widzicie. Przygotowuję sobie ziele angielskie i ziarenka pieprzu. I taki zestaw wrzucam po kolei do słoików, czyli po kawałku cebuli, po 2 ziarenka ziela angielskiego i kilka ziarenek pieprzu. Następnie szykuję sobie żelatynę. Używam zwykłej żelatyny spożywczej. Na litr wody potrzebujemy 14 łyżeczek. Dla ułatwienia powiem Wam, że jest to całe opakowanie. Przygotowaną żelatynę będę dodawać do wcześniej tutaj przygotowanej zalewy. Ta zalewa jest przestudzona, jest jeszcze lekko ciepła. Powolutku wsypujemy żelatynę do wody, cały czas mieszając, dokładnie rozprowadzając cały proszek w wodzie. Zrobi się ona taka już lekko gęsta. I dokładnie zalewamy wszystkie słoiki. Ważne jest to, żeby nic nie wystawało ponad powierzchnię wody. Tutaj do każdego słoika, jeśli one są dosyć tak gęsto wypełnione, to tej zalewy naprawdę niewiele wejdzie i ze spokojem taki przepis na litr wody starcza Wam na powiedzmy taką właśnie ilość słoików, około 9. Następnie słoiki dokładnie zakręcamy, sprawdzamy, czy wszystko jest super szczelnie i przystępujemy do pasteryzacji.
Ja nauczyłam się pasteryzować przetwory w garnkach z wodą i taki sposób uważam za najpewniejszy. Czyli na spód garnka wykładam czystą ściereczkę, wsadzam garnki, dopasowując je wielkością, tak żeby tej wody było równo. Zalewam zimną wodą. Pomidory w galarecie pasteryzujemy 7 minut od momentu zagotowania się wody. Po tym czasie wyciągamy słoiki i zostawiamy do ostudzenia. To wszystko będzie na początku takie pływające. Gdy pomidory wystygną, to zrobi się taka gęsta w środku galaretka i już nic nam nie będzie pływać. Jeśli szukacie jakiejś nowości dla swoich przetworów, to polecam Wam naprawdę serdecznie ten przepis, bo pomidory wychodzą przepyszne i naprawdę w smaku nie odbiegają w ogóle od tych takich świeżych, zerwanych z krzaka. Jeśli podobał Wam się taki kulinarny odcinek, to zostawiajcie łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia!